Siema, witam w dzisiejszym odcinku. Ogólnie to będziemy sobie omawiać 2.7.9 Early, jakby zmiany i ten nerf, czy jest jakoś bardzo odczuwalny i czy dalej warto go robić. I przy okazji będziecie mogli dać feedback, czy chcielibyście na przykład dostać jakieś, nie wiem, filmiki, gdzie nagrałem porany, jak leźć te najcięższe misje. W zależności będzie można zleść jakąś ankietę na przykład o tym, którą misję wam omówić, bądź nawet po kilka misji na odcinek można, po dwie, trzy. I tak, jeszcze mam takie krótkie info. W międzyczasie to Nowa Polska Dziesiątka, ten TEDek. Nawet nie ma co czytać, bo to z jakby Discorda jest i to jest po prostu w tłumaczu z rosyjskiego na polski. Ale tak pokrótce, sam czołg dostał troszkę do mocy na tonę, także fajnie, ponieważ ta masa działa się zmieniła, jakby nie wiem. Czemu akurat takie zmiany robią? I masa zbiornika, ale jakby działa to korzystnie na to, że czołg jest po prostu szybszy i mobilniejszy. Także tak, tyle. Przejdziemy sobie co do samej bolki. No to, no jak można zauważyć, to sam pancerz się nic a nic nie zmienił. Ale ebolka na przykład dostała sporo, nie? Te nerfy. Pęka o 20 mniejsza. Ale z tego co widzę, i tak się można przebijać ebolkę w ebolkę. I tak jakby frontalnie, jak patrzycie, to tutaj tak jest jeszcze zielone. Nawet pod takim kątem, jak jesteście niżej delikatnie, no i to i tak wam wejdzie. No jakby wiecie, jak działa sam czołg, nie? No jakby po prostu pod korzystnym kątem w to mierzyć trzeba. Nie ma tu takich tajnych spotów, które bym mógł wam pokazać. Są dwa włazy, jest beleczka pod takim kątem. No i pod takim kątem mamy tutaj jakieś pikselki, no i to tyle. Także możesz przejdę do garażu samego i omówiłem mniej więcej zmiany, jakie to dostało i jakie zalet są moduły aktualnie. Także tak, co do zmian, to na pewno był ten nerf mobilności o 10 km na godzinę, bo sama bolka tyle jeździła bez turbo, bo to chyba dostało ile? Minus 10, no i nie pamiętam dokładnie. Minus 10 do tego, do DPM-u dostało oczywiście, ale no sam jakby reload, no i ten DPM-ik, nie? Tutaj było około 3400, jakby z tego co pamiętam. DPM-u, także będzie to odczuwalne na pewno w bitwach. I z ulepszeń poloje to co? Jakby to były moje ulepszenia poloje, tak typowo, wiecie, pod bitwy klanowe. To, co ja zmienię pod bitwy losowe, to jest na pewno usunę to polowe. Zobaczę, czy mam full wiorę, tylko nie mam. Także ciekawe, o co tutaj chodzi dokładnie. I ja nie wiem, czy mi któregoś z perku brakuje, ale bardzo możliwe. Trzeba to zresetować. Mamy tak. Przy okazji się perków nauczyć można. Mamy sobie to. Co to? Nie wiem, czy narciarzkę chcę perka, ale sobie można. Można dać tak naprawdę. Ej, co tutaj jeszcze ciekawego? To jest jakby. Te perki są tak totalnie useless, że tego nikt nie używa. W sensie to nie jest jakkolwiek użyteczne dla nas. No i nie wiem, czy więcej nam maskowanie nie da. Akurat te maskowanie na czołgi ciężkie czasami daje swoje. Dobra, to tyle. Z modułu właśnie, kiedyś pamiętam, jak sam czołg markowałem, to nie wiem, było 3 lata temu może? Grałem Ventus Tabo dosyłać i te 5200 średniej było. Same moduły, które dałem, to jest po prostu, myślę nad tym aktualnie, czy zostawić tą dyrektywę, czy dać na dosyłacz. Ja chyba zostawię. I powiem wam, że na turnieju kiedyś tego dużo używałem i jakby chyba pomaga nawet, nie? Serio. I dałem tak. Dałem sobie turbo, staba, dosyłacz. Jakby ebolka ma fajną celność, bo tutaj jest 0,31 rozrzutu na 100 metrów. No i to jest w porządku. W sensie jak na kaliber taki i jak na taką alfę, no to jest po prostu okej, okay, nie? Jakby HP ma aktualnie 2300. Nie wiem, czy tutaj jest jeszcze sens o czymś wam mówić, bo tak naprawdę to jest taki sam czołg. Nic się nie zmieniło.
Chcę tylko zobaczyć, czy będzie odczuwalna ta mobilność, ale myślę, że na pewno. Ponadto, czy będzie odczuwalna ta penetracja, bo 20 minut to jednak jest dużo. No i to tak naprawdę tyle. Także się widzimy w bitewkach. Więc już jesteśmy w bitewce. Mamy tutaj linię Zygfryda. Chyba jedna z lepszych map aktualnie i tak. W sensie poczołgi ciężkie na pewno. Na samym starcie mamy plus 2% do góry. Także to pokazuje, jak dawno temu tym czołgiem grałem. No i co do mobilności? No to tak jak się spodziewałem, czyli mamy aktualnie tak, no jakbyście grali ebolką bez turbo, że w czasach przed nerfem. Czyli mniej więcej tak, jak ja markowałem ten czołg, nie? Z boostem do HP, czy tam na przykład z wentylacją, jak się grało kiedyś. Taki klasyk, klasyk. Dobra, wypozycję sobie tutaj pojadę, no i tak na start. Bardzo lubię stąd zaczynać, bo tu można damage jakiś darmowy łapać. No to jest taki fajny początek. Czy coś tutaj jeszcze będzie jechać? No i to już wątpię. No i bo mam spota aktualnie. Gdzie po prostu się na lewo przestawię. Szkoda, taki troszkę timing. Na nas niefortunny. Ale sobie tutaj przyjadę na tą pozycję. Sprawdźmy, czy ktoś tam mierzy do nas. O! A tu ciekawe, że przebył, co? A tu ciekawe. W razie pod takim kątem, w polik. Trudno się mówi, trudno. Damy sobie tego. I pokerna można skrócić nawet, nie? No i go pikać na close. No myślę, czy temu nie dać jeszcze. Czekajcie, na pierwszym biegu pikniemy. I cyk. I to zawsze jakaś lufa mniej. Czuć ten DPM-ik? Nie, szczerze. No jakby ten czołg. No i tak mieli. Wiecie, w takich bitwach losowych. I to dalej jest rzeźnik. Ja się na ósemki, jak dostajecie takie ósemki, to jest hit, nie? Szczerze. O, jakiś prog tu strzela. No i tu jakiś ziomek od przodu. Strzelę beka. No i że tym jeździć tak samo można. W sensie ta penetracja będzie utrzymywalna, wiecie. Jak na jakieś setki pograć, by to po wieży postrzelać. Ale dobrze, że działo. Się nie zmieniło, że nerfa no nie dostało, wiecie, bo jakby macie 440 alfy i po prostu nie wiem, to jest dobra armata, nie? A gdyby to dostało nerfa na jakieś 0.35, 0.34, ej, to już by tak siało prawdopodobnie wtedy. Powiem wam, że grałem w Project Cold War wczoraj troszkę, ponieważ mapa nowa wyszła. Nie wiem, czy byście chcieli z tego odcinek. Ale sam tak myślę, czy po prostu no nie połączyć odcinku WOTA z tym Projectem Cold War. Nie wiem, bardzo, bardzo mi wpadła do gustu ta giereczka nowa, jest po prostu ciekawa. Dla mnie. Ale dobra, ja myślę, że już tak skrócić mogę, nie? Serio. No gdzieś tutaj była BZ-ta. O, BZ-ta jest tam akurat. Ten strzelił jedno, więc ma jeszcze reload długi. To można cofnąć sobie. Kurde, on. Co on już ma pechy? Chwila, czy on na działku pojedynczym gra? Gagatku, ty. Gagatku, co on robi? Ej, chwila, bo ten. Jakby dzisiaj jest niedziela i tych ludzi chyba jeszcze trzyma, wiecie? Serio. O jeju, co wy robicie? Buciki. Już tu damage wale typu, wiecie. Nie, ten czołg jakby dalej mieli tak samo. To jest dalej dobre, dalej mocne.
Taki bitwa, jak was rzuci, to jest serio. Taka jechana. Właśnie byłem ciekaw, czy on jakoś wychyli, jakoś błąd popełni, no i patrzcie. No i damage darmowy. Wyszło pięknie. Jeszcze w to sobie strzelimy. Na spokojnie. Postaram się jeszcze jedną bitewkę zagrać, żeby zobaczyć, jak tym się gra na jakieś wyższe tiery, bo tutaj to typowo jechaneczka jest. Typowo jechaneczka jest. Z jakimiś 8-9 tierami. Są w takim szoku totalnym. No jakby nie czuć tych zmian, nie? Jakby fajnie, serio, że to nie dostało do celności na 100 metrów, czy do stabilizacji, bo to boli najbardziej jednak w czołgu. A tu to jest tak fajnie. Ja myślę, że byłoby można na to dać jeszcze nawet więcej apeków, czy coś, serio. Myślę, czy walić damage. No leż chyba damage, po prostu pykam. Ten mid tak nie jest w stanie uciec. Dobra, grilla celuje w ogóle. Amora knij. Ale i tak było 1500. No taka bitewka, że jadę jeszcze dla mnie. Ten początek, który zacząłem stąd, to powiem wam, że naprawdę fajna taktyka tutaj. Często jak magazynkiem się pojedzie, wiecie, jakąś beczką, czy T57 Heavy, czy jakimkolwiek. Po prostu łapiecie gościa na traki, czymś jeszcze szybszym najlepiej niż to. Łapiecie gościa na traki, jak ten pauzę czy coś tam, czy no jakiś czołg tam jechał. Walicie go na traki, dajecie perma, dajecie full clipa, no jakby naprawdę fajny start. Też czołgi z dużą alfą tam bardzo dają, nie? Bo jednak taka pesteczka za 800, na jakieś 60 TP albo coś takiego też bardzo daje. Stąd ja lubię tam po prostu zaczynać, wiecie. Macie początek, wiecie co macie zrobić. Tak typowo podjechać, dać po studnie, może dwie. Zobaczyć na minimapę, co dokładnie się dzieje, jaki jest rozjazd, czy możecie pojechać na lewo, tak jak ja pojechałem, czy wasze zielone przegra i musicie jechać na prawą, jakby dzięki temu macie dużo możliwości, bo jakby randomy są różne i należy być bardzo elastycznym, ale bitewka fajna, na jeden pocisk akurat nie został przebity, już nawet nie wiem w co, ale to chyba było pod koniec bitwy. Także się widzimy w następnej gieletce, widzowie. A więc witam już na samej Dminie. To już jest bardziej taki miarodajny matchmaking. Także też w porządku. Ponieważ mamy tutaj taki klasyczny, nie? Dwie arty, dwa lighty, troszkę tedeków, troszkę medów, troszkę czołgów ciężkich. Pojadę sobie na domki, bo stamtąd tak naprawdę można zrobić final penning. Później po prostu do miasta pojadę. Ale tutaj wiecie, tam wiecie, szybkim czołgiem to tam można sobie jeszcze drzewko powalić, wiecie, w tą stronę jakby. I tak naprawdę macie double burza, nie? W krzaku stać, ale tym wjadę po prostu się jakoś delikatnie podbijecie, przy przodem ustawie stoimy. Wylejta nie dam niestety. Wylejta nie dam niestety, ale no na przeszczole to dalej celować można. Jakby mają dosyć wolne czołgi. O, Mausik. Jestem ciekaw, co tu ćwiczy koleżka. O, Boziu, ale aktor. Ej, co jest? Ten coś tam jedzie. Jakby działko jest dalej fajne. Nie, no i to jest super. Fila. Ej, bo później mi ludzie będą pisać, że to jest jakiś tu na odcinek podstawiony, nie? Odpal mi Piotra. Co jest? Bo permatraka dostał. W sensie, ja nie wiem co ci... Ja wiem, że dzisiaj niedziela, jeszcze ich trzyma po wczoraj, ale co to trzeba mieć w głowie w ogóle? Jest niemożliwe. Ten odcinek w żaden sposób nie jest miarodajny, by ocenić ten czołg, czy się jest dalej grywalny, nie? Ale crazy. Dobra, ja w miasto jadę tutaj, wiecie. Bić.
grzmocić. Mamy iska. O, tutaj już po... No i tutaj po plikach już aż tak łatwo nie jest akurat. Oj, nie, nie, nie. I to jest właśnie to, ten nerw, nie, tej peny. Że przez to się trzeba tak bardziej, wiecie, poszukać tych czułych punktów, nie? Czułych punktów poszukać trzeba. Minus jest crazy, sąsiadem w ogóle, to też jest crazy. Się delikatnie podbić tutaj mogę, akurat mi nie weszło. I7 wysadził E5. Co tu się dzieje w tych bitwach? Jakim kątem już wejść płynno? Dobra, mamy to. Na wieży E5 się podbić chciałem. Tak, aktualnie coś robię. Wiesz, dzięki. Po tą 750 i jeszcze pojechać można. Z APK ja pojadę po prostu, by to dałeś po traku. Do prawej jakoś przejdźmy sobie, może by na nie dosyć damage'u darmowego. Dobra, strzelił. Coś ogólnie huknęło, nie? Także był to on prawdopodobnie. Przejdźmy sobie tutaj, by po prostu kontrol ściągnąć, by miał bicie gorsze na mnie. Ale czemu ty dalej we mnie mierzysz? Co? Podejrzane, podejrzane. 5-7 z takiej bitwy mamy. Nie, ta arcioszka do mnie łupi typowo, nie? Typowo do mnie. No tym dalej się przyjemnie grałem. No ja markowałem mniej więcej ten czołg, jak on jeździ po 40 na godzinę. No i tego nie czuć, nie, tej zmiany. W sensie dla mnie to nie jest jakoś bardzo odczuwalne. No i to nie jest problem żaden. Ale myślę, że znów te domki skrócę. Poszukam jakiegoś bicia na konka, na czwóreczkę może. Pytanie właśnie, pod którą stronę tym konkiem on grać będzie. Ja właśnie stąd tam jechać nie chcę, nie? Bo zresztą jak wygracie pod tą góreczkę, to wszystko ma bicie was, więc... Jakby nie ma sensu. Nie, poszukam tutaj jakichś przestrzałów. Nie wiem, myślę, czy skrócić pod to. Na przykład. Ale znów mnie adwiaty będą biły za to. Tak. Myślę, gdzie może być 268 i STRV. Chyba spróbuję ten ruch wykonać. No ja nie wiem, czy to jest taka dobra sztuczka, ale dobra. Trudno. Mówi się trudno, co nie? A czwóreczkę bicie mam. O, patrzcie, patrzcie. Jaki przestrzał. Auron też gra safe. Setka może być albo w tych krzakach, bo to się po długości drzewek jakby nakłada i mnie nie spotuje prawdopodobnie, albo tutaj do budynku skrane. Co oni zrobili? To jest to, dlaczego się nie puszuje tamtej strony na takim etapie bitwy, gdzie już przegrali się tamtą flankę. Się drugą flankę, tą zerówkę, bo stąd jest na was perma przestrzał. Oj, te ludki to są w takim szoku ciężkim. Ale to statunia na domku była właśnie. Ja muszę próbować to miasto trzymać. Jak leopard rozciągnie całą zorówkę, to jeszcze będzie względnie ok. Aha, chłop ci koniem w ogóle przejechał. Dajmy w lighta. Mam nadzieję, że Ebar mu też da pestunię. Ja mam fullowy czołg jeszcze. Fullowy czołg mam. Oj, mino. E4. Jeszcze się odbił, całe szczęście. Progetto, prawda? O, no i tak czułem. Że gdzieś ten progetto tu będzie mi chciał zająć.
Gdyby nie te arty wstępne, to by tak dobrze było. Powiem wam. Morek. Że to gdyby nie te amo, to jeszcze bym ich tutaj zrobił prawdopodobnie, nie? W lufę strzela. Grecik. A ginę już teraz. To szans nie ma nawet. No, niestety. Kurde, to by się tak dograć dało. Gdyby nie ten amorak. Właśnie bitewkę i tak bardzo w porządku. 900 spot jeszcze za minę dostałem. Bitewkę jeszcze w porządku. Ale nie wiem, że jest sens czekać. Także po prostu w garażu się na podsumowaniu zobaczymy. I tyle. Więc tak, bitewka się skończyła, mamy tutaj 5-600 damage'u, 4 flagi, troszkę spota, dużo odbiłem, jakby widziałem problem z przebijaniem nawet tego ISA-7 na side-sklapie. I to jest właśnie to, o czym też wspominałem, nie? Że właśnie czasami będzie problem, nie? Z przebijaniem niektórych strzałów z taką esetką na wieży jakoś, ale jednak wiecie, dzieło jest celne, po spotach można celować na spokojnie. Tylko po prostu czasem się będzie trzeba modlić o pękę. Nie, ten aktor mał się to też był hit jakiś. Troszkę podbiłem średnie, także fajnie. Z dwóch bitew 6700 mamy. No, 5223. Troszkę podbite delikatnie, fajnie, fajnie. Szczerze to nie spodziewałem się tak do dobrych bitewek. Jakby też korzystny matchmaking był. W tej pierwszej bardzo fajnie, bo można poszaleć. Ta druga. Myślę, że gdy nie Amorak i jakby te bicie odarte, to jeszcze bym tego mino tam porobił. Także szkoda. Dajcie znać, co uważacie. Czy dalej warto bijacie Bolkę? Bo uważam, że na turnieje ten czołg już jakby nie ma prawa bytu. Jakby jest po prostu brak tej penetracji i tej mobilności. Jest bardzo szybka meta, nie w takim 15 na 15. Także to tyle, co... To wam mogłem, co wam chciałem pokazać. Dajcie jeszcze raz znać, czy chcielibyście na przykład te poradniki z misji tam. Jak już byście chcieli, to napiszcie, które misje na przykład. Dajcie tego lajka do góry, dajcie subika. No i tyle. Dzięki bardzo i widzimy się jutro w następnym odcinku. Siemaneczko.